Merry Christmas! Znaczy jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Ponieważ tak bardzo podobała wam się ostatnia bajka, jaką wam opowiedziałem, no to dałem się uprosić i zaprosić Chuderlawemu, żeby znowu opowiedzieć wam bajkę. No to teraz tak szybciutko, żeby już nie przedłużać, będzie opowieść o Santa i jego fabryce i o elfach. Takie sobie tytuły są w tych reniferowych bajkach, ale trudno. Jak na pewno dobrze wiecie, Santa ma swoich pomocników, małych elfów, które pracują ciężko w jego fabryce, żeby spełnić marzenia wszystkich dzieciów, i żeby przynieść im takie prezenty, jakie sobie wymarzyły. Natomiast dzieci bardzo często zostawiają dla Santa ciasteczka i mleko. A Santa, chociaż sam jest dosyć gruby, to nie zjada wszystkiego samoustnie, tylko zabiera ciasteczka i mleko dla elfów, żeby miały nagrodę za ich ciężką pracę. Któregoś roku jednak dzieci były wyjątkowo hojne i zostawiły mnóstwo ciastek i całe hektolitry mleka. No to Santa, jak im przywiózł i zostawił, powiedział tylko: hu, 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 pamiętajcie, nie zjedzcie wszystkiego naraz. Za każdy jeden prezent możecie wziąć jedno ciasteczko i chlipkę mleka. I poszedł zajmować się tym, co Santa robi w wolnym czasie, czyli na przykład opiekować się swoim zaprzęgiem. No. A elfy, ponieważ są bardzo posłuszne i pracowite, ale niekoniecznie za mądre, no to nie pamiętały często, czy już zjadły ciasteczko po zrobieniu prezentu, czy nie. I czasami bywało, że zjadały dwa albo trzy ciasteczka zamiast jednego. I tak samo było z chlipkami mleka. A ponieważ były bardzo pracowite i bardzo szybko pracowały, no to zanim skończył się wieczór, wszamały strasznie dużo ciastków i mleka. Kiedy Santa przyszedł tego wieczora do fabryki, żeby zabrać wory z prezentami, które miały być już przygotowane i zapakowane przy saniach, nagle okazało się, że nic nie jest popakowane i nic nie jest przygotowane, a wszystkie elfy i elficzki leżą sobie brzuchami do góry i ojojojojają, bo za dużo zjadły i wypiły. Biedny Santa nie zdążyłby zupełnie, gdyby nie jego bohaterskie renifery, a zwłaszcza jeden taki skromny, z czerwonym nosem, który stoi na czele jego zaprzęgu i zawsze wie, co robić i dokąd jechać. No, więc te jego renifery pomogły i swoimi różkami załadowały szybko najpierw prezenty do worków, a potem worki na sanki, a potem same się w te sanki wprzęgły i na Mikołaja poczekały, żeby zdążył do saniów wleść. A potem hojda, pojechały jak wicher. Natomiast elfy musiały przejść kurację płukania brzuszków, a potem były cały tydzień na kleiku, który serwowała im żona Santa, czyli Merry Christmas. No. Natomiast Santa miał mały problem, co tu zrobić z tymi ciastkami i z tym mlekiem, które dzieci ciągle zostawiały, żeby podziękować za prezenty. No bo nie chciał być niegrzeczny, no i nie zabierać tych ciastków i mleka, bo dzieci by się obraziły, a przynajmniej byłoby im przykro. Nie chciał też zabierać tego pyszniastego jedzonka dla elfów, bo znowu by się przejadły, a sam, mimo że gruby i się wydaje, że może zjeść dużo, to nie dałby rady wszystkiemu. No i co się stało? Zapytacie? Zapytajcie.
No więc znowu przyszły na pomoc niezawodne renifery, a zwłaszcza ten taki najskromniejszy, który stoi zawsze z przodu i świeci nosem i przykładem. No więc Rudolf, znaczy się renifery, powiedziały, że one pomogą. I one zaczęły zjadać ciastka i wychlipywać mleczko, bo wiadomo, że ciastka i mleczko dodają siłę i można wtedy jechać z koniami całą noc, a przy okazji jest się cięższym i większym, no i ciężko takiego kogoś przepchnąć. No i w ten sposób Rudolf Renifery uratowały święta. Jeszcze nie koniec, bo jeszcze morał. Morał z tego jest taki, żebyście zostawiali dużo ciastków i mleka w podziękowaniu za naszą ciężką pracę, bo to się nie zmarnuje. Koniec! No, co za ciężki klocek, głosił jeden. No, mam nadzieję, że bajka zaproszona, opowiedziana przez mojego drogiego zaproszonego gościa się wam podobała. No, taka niespodzianka przed świętami. Do zobaczenia już niedługo i...